Sytuacja na rynku centrów handlowych w Polsce wygląda dobrze, można powiedzieć. Według ostatnich analiz, które wykonywaliśmy, jeżeli chodzi o obroty w centrach handlowych w Polsce, były one wyższe w 2015 roku w stosunku do poprzedniego. Również odwiedzalność klientów w centrach handlowych jest na stabilnym poziomie, nawet lekko wzrostowym, co cieszy, ponieważ z drugiej strony liczba centrów handlowych mimo wszystko rośnie. W zeszłym roku powstało ponad 20 nowych obiektów, a także wiele istniejących już starszych obiektów było rozbudowywanych, przebudowywanych, więc widać, że cały czas centra handlowe cieszą się popularnością. W polskich centrach handlowych szacujemy, że pracuje około 400 tysięcy pracowników, więc jest to już pokaźna grupa. Oczywiście począwszy od pracowników w sklepach, kierowników sklepów, poprzez cały szereg firm serwisowych, sprzątających, ochroniarskich, zaplecze techniczne, a także firmy i osoby, które zajmują się bieżącym zarządzaniem, marketingiem obiektów handlowych, więc jest to naprawdę duża grupa. I możemy uśredniać, że centrum handlowe w Polsce z takiej średniej wielkości to obiekt około 30 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży. I tak przeliczając te 400 tysięcy na blisko 500 obiektów, będziemy mieli około 800 osób w danym centrum handlowym. Więc oczywiście gro, 90% tych osób pracuje w sklepach, a oczywiście część osób pracuje w innych sektorach powiązanych i w zarządzaniu obiektem. Większych zmian w perspektywach dla pracowników, którzy obsługują branżę retail, nie będzie. Branża jest dosyć stabilna. Co prawda zmiany, które są prognozowane przez firmy badawcze, pokazują to, że będzie kończył się już etap budowy dużych obiektów handlowych. Co w obecnej sytuacji, mając na uwadze otwarcia, które są planowane, może nie do końca jest zgodne z prawdą. Niemniej jednak tutaj większych perspektyw spadkowych raczej nie widzimy. Zapotrzebowanie na pracowników utrzyma się raczej na stabilnym poziomie. Spodziewamy się tego, że to zapotrzebowanie na pracowników będzie mimo wszystko na stałym poziomie. My raczej nie spotykamy większych fluktuacji czy w dół, czy w górę. Niemniej jednak zauważamy, że te ruchy, które były poczynione na stanowiskach menedżerskich, w tym momencie mogą spowodować to, że więcej rekrutacji pojawi się w obszarze specjalistycznym. To wynika głównie z tego, że stanowiska menedżerskie potrzebują dużo więcej czasu na weryfikację. Tym samym zapotrzebowanie na tych kierowników i ponowne rekrutacje na stanowiska menedżerskie mogą pojawić się dopiero po jakimś czasie. To nie jest stanowisko specjalistyczne, gdzie już po 3 miesiącach możemy zweryfikować efektywność pracy, tylko na to potrzeba zdecydowanie więcej czasu.